Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a moim i Państwa gościem jest teraz Tomasz Szatkowski, ambasador RP przy NATO. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Groźby użycia broni nuklearnej przez Władimira Putina i twarde stanowisko NATO, które zaczęło manewry związane z ćwiczeniami nuklearnymi. Jak wyglądają te ćwiczenia? To przede wszystkim są ćwiczenia rutynowe. Tu chciałem powiedzieć, że one nie są jakąś nagłą odpowiedzią na te rosyjskie niestandardowe ćwiczenia nuklearne. One były wcześniej zaplanowane. To są ćwiczenia, w których sprawdzany jest element tak zwanego nuclear sharing, czyli tego współdzielenia broni nuklearnej, którą dostarczają Stany Zjednoczone, to są bomby taktyczne, wraz z lotnictwem niektórych sojuszników, którzy właśnie uczestniczą w tym nuclear sharing w sposób bezpośredni, to znaczy w tym sensie, że część z ich samolotów jest przystosowana do przenoszenia tych bomb jądrowych. Ale oprócz tego w ćwiczeniach bierze udział także komponent nienuklearny, bo tego typu zadanie musi być wykonane w całej osłonie i z przygotowaniem różnego rodzaju elementów logistycznych, ochronnych, rozpoznawczych itd. A w samym locie potencjalnej misji samolotów uczestniczy wiele innych samolotów, które na przykład zapewniają im osłonę. I w takim między innymi charakterze uczestniczy w tym ćwiczeniu po raz kolejny strona polska. No właśnie, Polska nie jest w tym bardzo elitarnym programie Nuclear Sharing, mimo że bardzo byśmy do niego chcieli wstąpić. A pytanie w takim razie, jaka jest rola Polski w tych ćwiczeniach? Czy może pan coś więcej powiedzieć i czy ta rola się zmieniła po tym brutalnym, krwawym ataku Putina na Ukrainę? Tak, rzeczywiście Polska to może tytułem takiej ciekawostki, Polska była państwem Nuclear Sharing, swego rodzaju nuclear sharing w Układzie Warszawskim. W Układzie Warszawskim były w zasadzie podobne, oczywiście pomijając cały aspekt polityczny tego sojuszu, jeżeli tak możemy nazwać ten Układ Warszawski, to rzeczywiście Związek Radziecki, czyli ten główny, można powiedzieć, element tego sojuszu wojskowego, dostarczał głowice jądrowe, które na czas wojny miały być użyte między innymi przez armię, przez siły zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Więc w tym sensie Polska była częścią nuclear sharing w Układzie Warszawskim. W NATO rzeczywiście ta grupa państw jest zamknięta od lat 60. To są różne przyczyny prawne. Także nasz udział jest sprowadzany przede wszystkim do tego udziału konwencjonalnego. Ale musimy też pamiętać, że sam proces decyzyjny w sojuszu, proces decyzyjny związany z użyciem broni nuklearnej, w nim uczestniczą wszyscy sojusznicy, jeśli chodzi o samo użycie, natomiast jeśli chodzi o planowanie i rozwój polityki, to są wszyscy sojusznicy z wyjątkiem Francji, bo tutaj Francja ma swego rodzaju opt-out z tego programu w ogóle natowskiej broni nuklearnej. To w takim razie jeszcze raz zapytam, czyli my jako Polska stanowimy jak istotny dzisiaj element tych ćwiczeń? Istotny, ponieważ już od wielu lat Polska jest jakby stałym, jednym z kilku państw, które w sposób stały uczestniczy w tych ćwiczeniach tego komponentu lotniczego nuclear sharing, wydzielając elementy, wydzielając swoje samoloty F-16. I jest to, tak jak powiedziałem, tylko kilka krajów, które w ten sposób uczestniczy. Jest to udział stały. Poza tym jakby jesteśmy bardzo aktywni w kształtowaniu natowskiej polityki nuklearnej i w ogóle planów związanych z użyciem broni nuklearnej. Prezydent Andrzej Duda na łamach Gazety Polskiej mówił, że temat wejścia Polski do tego elitarnego grona nuclear sharing, tego programu nuclear sharing, jest otwarty. No, z drugiej strony przedstawiciele administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych no jednak te nadzieje trochę ochładzali. Jak to faktycznie wygląda? Czy może pan cokolwiek na ten temat powiedzieć? W tym momencie nie dyskutujemy na temat, znaczy w samym sojuszu. Oczywiście ta polityka podlega różnego rodzaju reformom i różnego rodzaju kwestie w sojuszu są oczywiście otwarte. Natomiast w tym momencie jakby nie następuje redefinicja tej polityki. Natomiast nie wiemy oczywiście, co przyniesie przyszłość. Tutaj istotne będzie choćby zachowanie Rosji i Białorusi, czyli potencjalna dyslokacja broni nuklearnej na Białorusi. Także no, różne scenariusze mogą być na przyszłość otwarte. Polityka natowska będzie musiała się
adaptować do poziomu zagrożeń i Polska będzie brała aktywny udział w tej adaptacji. To jeszcze trochę wracając do tych ćwiczeń, jakie one mają znaczenie dzisiaj w sytuacji tych gruźb użycia broni nuklearnej przez Władimira Putina? No właśnie bardzo ważne, że te ćwiczenia się odbywają, bo moglibyśmy mieć do czynienia z taką reakcją, gdzie byłaby duża ostrożność, tak, żeby na przykład te ćwiczenia opóźnić, odwołać, ale no, jest zrozumienie, że musimy demonstrować zdecydowanie, szczególnie w związku z tym, że te ćwiczenia były planowane już wcześniej, więc jest dobrze, że one odbywają się w tym czasie, one pokazują gotowość zarówno polityczną, jak i gotowość operacyjną do użycia broni nuklearnej, jeśli będzie to konieczne. Oczywiście nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. A na ile poważnie są traktowane groźby Władimira Putina? Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, no bardzo twardo do tych groźb podchodzi. A jak pan, panie ambasadorze, ocenia no, te groźby i to stanowisko Federacji Rosyjskiej? Każda groźba, czy to bardziej zawoalowana, czy mniej, użycia broni nuklearnej przez mocarstwo nuklearne musi być traktowana poważnie. I NATO zachowuje w tej kwestii czujność, ale jednocześnie trzeba zachować zimną krew. NATO, a szczególnie sojusznicy nuklearni, obserwują gotowość tego rosyjskiego potencjału nuklearnego, obserwują, czy za tą retoryką idą czyny, idą konkretne przygotowania. Do tej pory mogliśmy zachować pewien spokój, ponieważ oprócz tej retoryki no, wydawało się, że nie było takich przygotowań, które mogłyby wskazywać na to, że Rosja rzeczywiście planuje użyć tej broni nuklearnej. Ćwiczenia strategiczne nuklearne GROM no, mogą być, znaczy są jakby dodatkowym elementem, który musimy czujnie obserwować, patrzeć, czy to rzeczywiście jest dalsza eskalacja tylko i wyłącznie retoryki tak zwanego posturing, czyli pokazywania gotowości ze strony Rosji, czy też jest to parawan dla przygotowania użycia tejże broni nuklearnej. No właśnie, bo testy użycia broni nuklearnej, tych ćwiczeń rosyjskich w tym zakresie zostały odwołane. No, testy tak, natomiast ćwiczenia mają miejsce. Obserwujemy aktywność Federacji Rosyjskiej. Czym innym są testy, czym innym są ćwiczenia, tak? Tak jakby testy, Rosja jest uczestnikiem traktatu o zakazie testów nuklearnych od lat 90., więc w tym sensie testy byłyby jeszcze krokiem dalej niż same ćwiczenia. Czyli gdyby dzisiaj Rosjanie taki test przeprowadzili, rozumiem, że wtedy byłoby to, spotkałoby to się z odpowiedzią ze strony NATO. Znaczy byłyby to elementy sygnalizacji strategicznej. To oczywiście należałoby, znaczy czym innym jest test broni nuklearnej, to też trzeba zaznaczyć, czym innym jest jej użycie operacyjne, więc to musimy zaznaczyć. Oczywiście test byłby złamaniem prawa międzynarodowego i na pewno spotkałby się z tą reakcją, ale ta reakcja byłaby pewnie zupełnie inna na użycie broni nuklearnej w działaniach operacyjnych, czy to na terenie państwa trzeciego, czy na terenie, już szczególnie na terenie państwa członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jak w takim razie interpretować dzisiaj informacje jednej ze szwedzkich gazet, szwedzkiego dziennika Expressen na temat zniszczeń dotyczących Nord Stream 1? I z tych informacji podanych przez szwedzką gazetę wynika, że doszczętnie zniszczono 50 metrów gazociągu. Śledztwo w tej sprawie prowadzą szwedzkie organy ścigania. Jak pan, panie ambasadorze, ocenia to, co stało się z Nord Stream 1, no i z Nord Stream 2. No, jest to oczywiście bardzo niepokojące w kontekście całej sytuacji pomiędzy Zachodem i Rosją, bo oczywiście nie ma dowodów jednoznacznych, że to Rosja stała za tymi działaniami, ale jest to no, bardzo prawdopodobna hipoteza. W ramach NATO przedsięwzięliśmy dodatkowe środki związane z tym, żeby siły sojuszu mogły patrolować w sposób bardziej aktywny przestrzeń zajmowaną przez obiekty takie właśnie jak gazociągi, jak połączenia energetyczne i pracujemy nad tym, żeby ta czujność została jeszcze została bardziej zwiększona i potencjalnie nad innymi działaniami, które mogłyby przeciwdziałać. Czyli nie tylko czujność, ale też potencjalne działania związane z ochroną tejże
właśnie infrastruktury. No cóż, jest to potencjalne, znaczy jest to już działanie potencjalnie kinetyczne. Jest to jakby nowy element działań hybrydowych w tym momencie wymierzonych przeciwko Zachodowi. To na pewno wywołał znaczny wstrząs w sojuszu. A co będzie, jeśli okaże się, że znajdą się dowody, które będą jednoznacznie świadczyć, że to Rosjanie? Co wówczas? Ja nie chciałbym w tym momencie spekulować, ale na pewno potrzebna będzie reakcja świata zachodniego, tak? Czyli czy będzie to reakcja pewnie bardziej polityczna i ekonomiczna niż w tym momencie kinetyczna. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, w której postanowimy jakby w odwecie niszczyć jakieś elementy rosyjskiej infrastruktury, ale na pewno ta reakcja musi być, bo w innym, jakby w innej sytuacji Zachód traciłby wiarygodność. A co w takim razie z tymi prowokacjami rosyjskimi? Z jednej strony wlatywanie w przestrzeń powietrzną przez rosyjskie myśliwce, z drugiej strony zaobserwowane przez Francuzów ruchy okrętu podwodnego rosyjskiego. Jak to interpretować i jakie to ma znaczenie dla tej dzisiejszej sytuacji? I czy to jest niebezpieczne, czy to może eskalować i z tych prowokacji jednak zmienić się w działania militarne? Czy zakładamy jednak pewną racjonalność rosyjską, czyli szczególnie to, że Rosja zdaje sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji użycia broni nuklearnej, szczególnie wobec NATO, to jest pierwsze. Jeśli chodzi o działania konwencjonalne, z tym łączą się także przyloty samolotów, to musimy pamiętać, że Rosja, koncentrując się na działaniach na Ukrainie, ogołociła dużą część innych kierunków. W tym momencie bezpośrednio, w krótkim czasie nie ma jakby znaczącego zagrożenia dla sojuszu, co oczywiście nie oznacza, że to zagrożenie może się zwiększyć po ustaniu działań na Ukrainie w taki czy inny sposób. Więc takie działania w sferze czy to nuklearnej, czy konwencjonalnej są bardziej sygnalizacją pewnej gotowości, pewnej determinacji, która z drugiej strony jest pobudowana takimi sygnałami wysyłanymi innymi kanałami o gotowości do pewnych rozmów, zachęcających do koncesji na rzecz Rosji, jakby kroków pojednawczych, szczególnie kosztem Ukrainy. Myślę tutaj o potencjalnych działaniach związanych z rozejmem, który tak naprawdę miałby dać czas Rosji na odbudowę swoich zdolności i dalszych kroków agresywnych. Mówimy o polityce tej brutalnej, krwawej Władimira Putina, ale trudno nie porozmawiać o Chinach. Jak wyglądają dzisiaj relacje między NATO i Chiny, które jednak cały czas spoglądają na Tajwan, a wręcz w niektórych miejscach, mediach pojawiają się różnego rodzaju doniesienia o większym bądź mniejszym ryzyku działań właśnie w tym regionie przez Chiny? Musimy pamiętać, jakby analizując kwestię chińską z punktu widzenia NATO, że pierwotnie ten obszar w ogóle nie leżał w obszarze zainteresowania NATO. Tą sprawę reguluje traktat waszyngtoński i on mówi, że są pewne ograniczenia geograficzne zainteresowania sojuszu i tutaj zachodni Pacyfik do nich nie należy. Ale trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze rozwijają się nowe domeny działań agresywnych, choćby takie domeny jak domena cybernetyczna, czy też działania hybrydowe w przestrzeni ekonomicznej czy infrastrukturalnej. Po drugie, jakby niepokojąca jest ta tendencja do coraz bliższego partnerstwa strategicznego między Rosją a Chinami, takiego oportunizmu, czyli jeden z tej dwójki jakby wykorzystuje to, że drugi angażuje Zachód jakimiś innymi działaniami agresywnymi po to, żeby wykorzystać tę sytuację dla siebie. Więc w tym sensie Chiny weszły dosyć mocno na agendę sojuszu od 2019 roku, od szczytu w Londynie i od tej pory i tam była taka decyzja o tym, że NATO będzie zajmowało się Chinami jako zagrożeniem, czy jako wyzwaniem, a także jako pewną szansą. To drugie to były to państwa, które chciały zachować te możliwości dalszego rozwoju wymiany handlowej, ekonomicznej, współpracy gospodarczej z Chinami. Ale z biegiem czasu, szczególnie kwestia COVID-u, kwestia reakcji chińskiej na podczas pandemii, ostatnie kroki związane z Tajwanem, ta retoryka i także ta retoryka związana z tym partnerstwem bez ograniczeń z Rosją, przesuwają to zainteresowanie w stronę jednak
jednak wyzwania. Na razie to jest głównie obserwowanie, to jest rozwijanie różnego rodzaju polityk, to jest kwestia konsolidacji, solidarności sojuszniczej, szczególnie w przestrzeni współpracy gospodarczej, jakby nie dopuszczenia do tego, żeby pewne kluczowe technologie znalazły się w rękach państw, które, no, do których nie ma zaufania, ale ta polityka cały czas ewoluuje i to oczywiście jest w rękach chińskich, na ile pozostanie z tego tej roli rozwijania szans we współpracy z Chinami, a na ile będziemy patrzyli jeszcze bardziej na Chiny jako na wyzwanie, dla potencjalne zagrożenie dla sojuszu. No właśnie, czyli jak pan ocenia ryzyko tego, że Tajwan może być, no, miejscem bardzo zapalnym? No to nie dla mnie, to nie moją rolą jest spekulować w przestrzeni publicznej. My oczywiście obserwujemy z dużym zaniepokojeniem. Na pewno nastąpiła eskalacja i doszło do pewnych demonstracji militarnych, których nie było do tej pory w historii, jeśli mówimy o tym, gdzie chińskie samoloty czy też pociski rakietowe latają. I oczywiście patrzymy na to z znacznym zaniepokojeniem. Oczywiście to nie oznacza, że Polska, tak jak i inne państwa sojuszu, podzielają politykę jednych Chin. No, tylko oczywiście trzeba zachować w tym wszystkim równowagę, trzeba zachować poszanowanie dla prawa międzynarodowego i w tym aspekcie legalistycznym, ale też w tym aspekcie związanym z nieużywaniem sił zbrojnych do egzekwowania różnego rodzaju praw czy też formuł. To jeszcze jest jeden element, na który w tej całej sytuacji chciałbym zwrócić uwagę. To jest stanowisko Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, który wprost straszy Izrael tym, że to wsparcie dla Ukrainy może w pewnym momencie być przekroczeniem granicy. Jak pan do tego się odnosi, jak do tego NATO się odnosi i czy to, że dzisiaj Izrael wprost krytykuje Federację Rosyjską, wspiera Ukrainę, jest zaskoczeniem? Ja może zacznę od końca. Nie jest do końca jasne, jak wygląda polityka Izraela. Ona oczywiście ewoluuje. Wzięliśmy jeden głos izraelskiego ministra i to takiego, tego, który akurat nie zajmuje się kwestią czy to polityki zagranicznej, czy polityki obronnej, więc tutaj byłbym jeszcze ostrożny. Natomiast no, Izrael musi wyciągać wnioski z tego, że formułuje się swego rodzaju, to jest bardzo proste, można powiedzieć upraszczające sformułowanie, jakaś taka oś zła, można powiedzieć w jakiś sposób Rosja, inne państwa agresywne, które są w jakiejś mierze pod jakby burzyć, zmieniać porządek międzynarodowy. No, a z kolei rola Dmitrija Miedwiediewa nie jest do końca jasna. On występuje jako jeden z głosów w takim chórze propagandy Kremla, czy jest harcownikiem, którego działania są uzgodnione, czy też działa w sposób samodzielny, no trudno to określić. To jeszcze kwestia, bo już zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to jeszcze kwestia dozbrajania polskiej armii. Czy z pana wiedzy wynika, że ten sprzęt, który my zamawiamy cały czas, on częściowo przychodzi, niedawno pierwsze baterie Patriot, czy jest szansa na to, żeby ten sprzęt Amerykanie przekazali nam szybciej? Tu są duże problemy, trzeba to powiedzieć. Wielu sojuszników notuje opóźnienia związane z dostawą amerykańskiego sprzętu. To mogę na przykład przypomnieć kwestię słowacką. To są 2-letnie opóźnienia w dostawie samolotów F-16, ale takich przypadków jest więcej. Przemysł amerykański jakby boryka się nie tylko ze skutkami pandemii, opóźnieniami w łańcuchu dostaw, ale też z zwiększonymi zamówieniami Pentagonu, a także z tymi zamówieniami, które wynikają z pomocy amerykańskiej dla Ukrainy, która jest niebagatelna. Więc w tym sensie wiem, że pan premier Błaszczak podejmuje i polska dyplomacja podejmują bardzo aktywne działania, żeby ja też na swoim odcinku staram się to komunikować, żeby dopingować stronę amerykańską do tego, aby zwiększać tempo tych dostaw, ale musimy być realistami, stąd też te wizyty, te spotkania i umowy, które zawiera Ministerstwo Obrony Narodowej, pan premier Błaszczak w Korei, która stała się dla nas alternatywnym, bardzo istotnym źródłem dostaw sprzętu wojskowego, ale także ważnym partnerem technologicznym i przemysłowym. Jak widzimy, za tym idą perspektywy współpracy z polskim przemysłem, co oczywiście bardzo cieszy. No, w takim razie oby te dostawy były jak najszybciej. Mimo wszystko bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Tomasz Szatkowski, ambasador RP przy NATO. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję państwu.
A ja, szanowni państwo, zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Piotr Kieraga.